Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć specjalne łączenie z doktorem Maciejem Korkuciem z Krakowa, historyk, badacz dziejów najnowszych, specjalizujący się w badaniach nad okupacją niemiecką podczas II wojny światowej, rzecz jasna, i od 2016 roku naczelnik oddziałowego Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i w Warszawie w przystanku Historia jest z nami Kajetan Rajski, opiekun dzieł zebranych Feliksa Kanecznego. Tutaj Państwo mogą zobaczyć i także jako Fundacja Kwartalnika Wyklęcie, organizator już drugiej konferencji poświęconej życiu, twórczości Feliksa Kanecznego. Ale najpierw bym chciał zacząć od słynnego grobu w mojej ulubionej dzielnicy na krakowskim Salwatorze. To jest takie miejsce, gdzie jak bywam w Krakowie, nie bywam za często, ale jak bywam, lubię się zapuszczać. No i rzeczywiście jest bardzo ciekawy cmentarz, gdzie kwiat inteligencji krakowskiej, polskiej jest złożony, doczesne szczątki. No i teraz powstanie nowy nagrobek Feliksa Kanecznego. Panie doktorze, pan tutaj jest jednym z mistrzów ceremonii. Jak do tego doszło, że ten grób będzie został zrewitalizowany w zasadzie i 23 września w sobotę będą wielkie uroczystości w Krakowie? Jeżeli chodzi o sam grób i o mogiłę Feliksa Konecznego i jego rodziny, bo to jest ważne, żebyśmy podkreślili, że tam jest pochówek rodzinny Konecznych, trzeba powiedzieć, że w ogóle możemy cokolwiek robić dzięki temu, że od 2016 roku Instytut Pamięci Narodowej dostał takie narzędzia, w których znalazły się zapisy ustawowe pozwalające na budowę upamiętnień trwałych, na wydawanie środków IPN-u na budowę grobów albo odnawianie grobów. Sami tutaj z Krakowa dbaliśmy o to, żeby w momencie, kiedy powstawał projekt ustawy o grobach weteranów walk o niepodległość Polski, nie ograniczać się do XX wieku, bo taki był pierwotny projekt, tylko nasze poprawki zostały wprowadzone do ustawy in extenso i mówią one, że państwo polskie otacza groby, opieką groby weteranów od Konfederacji Barskiej aż po wiek XX. Paradoksalnie dzięki temu najprościej można było zająć się mogiłą ojca Feliksa Konecznego, Józefa Konecznego, który jako człowiek żyjący w XIX wieku, urodzony w 1822, brał udział w powstaniu krakowskim 1846. No i to była walka niepodległościowa, za co był represjonowany, został wyrzucony z uczelni, bo studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, no i musiał pracować jako stróż nocny, jako magazynier, finalnie jako konduktor, więc to też jest taki zapomniany polski los, znany z czasów komunizmu, wilczych biletów, ale też pamiętajmy, będący udziałem ludzi, którzy żyli pod zaborem austriackim, zanim ta Galicja uzyskała autonomię i zanim to się wszystko troszeczkę odwróciło w stronę polonizacji, w stronę większej obywatelskości. IPN mógł dzięki ustawie o grobach weteranów mógł zająć się kompleksowym zrewitalizowaniem nagrobka Feliksa Konecznego i jego rodziny, czyli ojca Józefa i dalszych członków rodziny, o których jeszcze powiem, dzięki temu, że ta ustawa działa, a inicjatywę również i zabiegi w kierunku tego, żebyśmy wspólnie o tym grobie pamiętali, obecny tutaj Kajetan Rajski przejawiał konsekwentnie i trzeba też za to podziękować. A znamy z tego właśnie Kajetana, tak?
Dzięki takiej współpracy możemy się zajmować różnymi obiektami tego typu w całej Małopolsce i w województwie świętokrzyskim. I szanowni państwo, Feliks Konieczny spoczywa tam jako człowiek zasłużony dla polskiej kultury. Wiemy, jak wyglądał ten grób po wojnie. On był zubożony w znacznym stopniu w porównaniu z tym, co widzimy na zdjęciu, kiedy on przy swoim grobowcu rodzinnym stoi i ten grobowiec wygląda zupełnie inaczej. To jest solidna mogiła rodzinna, a to, co zostało po wojnie w nieznanych do końca nam okolicznościach, to była mogiła zrobiona z lastriko, która dziwnie opisana była tak, że właściwie nikt, kto nawet przechodził i zatrzymał się przy tym grobie, nie miał pojęcia, że tam leżą tak zasłużone osoby i dla polskiej historii, i dla walki o niepodległość, i dla polskiej kultury, historii, historiografii, historiozofii, tak, jak Feliks Konieczny. I chcemy to zmienić. Chcemy to zmienić tak, żeby po pierwsze przywrócić, zmienić lastriko na solidny kamień, na granit, przywrócić przedwojenny, mniej więcej przedwojenny, bo mamy tylko jedno zdjęcie, jedną fotografię, więc nawiążemy do przedwojennego kształtu tej mogiły, no i opiszemy po kolei, kto tam spoczywa, czyli opiszemy i oczywiście hasłowo, jak to można na grobie zrobić, i o zasługach Józefa Koniecznego i napiszemy o Feliksie Koniecznym, ale też będą wzmiankowani jego synowie. Czesław wraz z żoną zginął w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku, kiedy na skutek ostrzału niemieckiego zawaliła się kamienica, w której akurat przebywali. Stanisław był żołnierzem Armii Krajowej, pracował w głębokim wywiadzie, został przez Niemców pojmany i ścięty toporem w Brandenburgu. Cudem się okazało, że jego szczątki spopielone z Niemiec, oznaczone, przywieziono do Polski w 1948 roku, więc możemy z jednej strony przywrócić taki bardziej godny, solidniejszy kształt mogile rodziny Koniecznych, ale jednocześnie zrobić z tego, w pełnym tego słowa znaczeniu, miejsce pamięci narodowej i wydaje nam się, że możemy być tylko z tego dumni. Przypomnijmy, kiedy uroczystości będą, odsłonięcia całego pomnika. Jak to będzie wyglądało? Czy już jest scenariusz tych uroczystości? My chcemy, żeby ten grób był po prostu zauważony, więc nie budujemy nowego miejsca pamięci, tylko remontujemy grób. Więc zrobimy tylko uroczystość, która będzie niejako wprowadzeniem do konferencji organizowanej 23 września, więc rano o godzinie 10 spotykamy się na cmentarzu salwatorskim, żeby dokonać poświęcenia grobu, natomiast później będzie konferencja i wieczorem będzie msza za duszę Feliksa Koniecznego i innych członków rodziny. Jak długo formalnie te wszystkie sprawy zajęły, bo to nie są sprawy proste. Ile trzeba było pracować nad tym, żeby ten nowy grobowiec mógł powstać? Ile to czasu, panie dyrektorze, zajęło? To jest tak, że my nie chcemy się spieszyć kosztem solidnego przygotowania merytorycznego takich remontów, takich ewentualnie nowych mogił. My staraliśmy się znaleźć jak najwięcej informacji potwierdzających, kto rzeczywiście tam spoczywa, bo wcale to nie było takie jasne i oczywiste. Chcieliśmy też mieć większą orientację w dziejach rodziny po to, żeby no właśnie dodać symboliczne upamiętnienie chociażby Czesława Koniecznego i jego żony Marii Zboratyńskich, ponieważ oni nie mają grobu.
I w związku z tym na płycie poziomej dodamy taką poduszkę, gdzie będzie zaznaczone, że to jest tylko upamiętnienie promemoria, że to nie jest grób, ale symboliczne upamiętnienie również ich. Staramy się zawsze, żeby to wszystko było w zgodzie ze wszelkimi zasadami i prawa budowlanego, i w zgodzie ze wszystkimi wymogami, czyli pozwolenia, zgody, uzgodnienia techniczne, dobór materiałów, zapewnienie budżetowania. To wszystko trwa, ale my staramy się mówić, że nawet jeżeli jakieś procedury będą trwały rok, to celem naszym jest, żeby efekt tych procedur był liczony, jego trwałość, żeby była liczona nie w kategoriach dekad, tylko w kategoriach wieków, a może i tysiącleci, no bo przecież robimy po to, żeby to zostało na zawsze. Panie dyrektorze, a czy były konieczne ekshumacje, żeby dokładnie uzgodnić, kto w tym grobie leży? Nie, nie, nie. Ekshumacja to by była zupełnie inna procedura. Musielibyśmy zupełnie inaczej do tego podchodzić. I na pewno byśmy jeszcze teraz nie mogli skończyć tego remontu. Tutaj nie ma żadnego powodu do ekshumacji, ponieważ to jest mogiła rodzinna, która była zadbana na tyle, na ile to było możliwe w czasach komunizmu i później. I tutaj jedyny problem, jaki mieliśmy, to pytanie, czy syn Józefa Feliksa Konecznego, Stanisław, rzeczywiście tam spoczywa, czy nie. Tutaj chcieliśmy dociekać, czy była taka szansa, że on, zamordowany w 1944 roku w Brandenburgu, kiedy jeszcze Niemcy wciąż prowadzili wojnę i nie zajmowali się, nie przejawiali, tutaj powiem z taką ironią, ale przez łzy, bynajmniej nie interesowało ich to, żeby rodzina otrzymała szczątki swoich bliskich. Mamy dokumenty związane ze sprawą Stanisława Konecznego i mamy potwierdzenie, w jaki sposób został i kiedy został zamordowany. No i chwała Bogu, udało się odnaleźć też we współpracy doniesienia prasowe o tym, że w 1948 roku sprowadzono właśnie z terenu Niemiec oznakowane tam szczątki spopielone poszczególnych osób, które były zarejestrowane, znane z imienia i nazwiska. Także tutaj przyjeżdżały te szczątki nie anonimowo, tylko przypisane do poszczególnych osób i było ogłoszenie, że każda rodzina, która jest zainteresowana odebraniem tych szczątków, może się zgłosić do Polskiego Czerwonego Krzyża i je odebrać. Więc mamy sytuację, która potwierdza, że szczątki Stanisława Konecznego, spopielone, podkreślam, mogły wrócić do Krakowa, do Polski. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za te wszystkie szczegółowe wyjaśnienia związane z okolicznościami zmiany nagrobka na cmentarzu salwatorskim Feliksa Konecznego wraz z rodziną. Mamy nadzieję, że nadamy mu przypominający ten przedwojenny blask, nowy blask, i dzięki temu będzie to miejsce, które ludzie będą mogli zauważyć po prostu nie tylko przez jakieś nagłośnienie medialne, ale po prostu przechodząc przez cmentarz salwatorski, tak żeby pokłonić się, pomyśleć, może zaświecić świeczkę, ale westchnąć też do Boga w pamięci życzliwej o tych ludziach, którzy byli tak bardzo zasłużeni dla Polski, dla Rzeczypospolitej, dla ojczyzny, dla pamięci narodowej również. I warto jeszcze raz przypomnieć, podkreślić, gdyby nie nowelizacja ustawy po 2015 roku,
Po pierwsze, tworząca dział upamiętnienia walki męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej. Wcześniej tym się zajmował profesor Władysław Bartoszewski, Andrzej Kunert, potem tragicznie zmarły w Smoleńsku. Ale w tamtych czasach Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa miała ograniczony też zakres. Nie miała możliwości tak po prostu remontowania grobów, które były grobami, które nie były grobami wojennymi. Bo pamiętajcie Państwo, wojewodowie się opiekują grobami wojennymi, czyli grobami, które mają status tego rodzaju i on jest ściśle związany z tym, że ktoś musi być ofiarą represji albo ofiarą działań wojennych, ale jeżeli dochowano do niego żonę, to już ten status jest utracony. To już nie jest grób wojenny wtedy i wtedy wojewoda nie ma prawnych, ustawowych możliwości finansowania remontu, choćby chciał. Ta nowa ustawa o grobach weteranów daje nam możliwości remontowania i przede wszystkim my jako Instytut Pamięci Narodowej możemy przeznaczać zdecydowanie solidniejsze środki na remonty, na konserwację takich miejsc pamięci, niż to było możliwe w czasach, kiedy ustawa jeszcze Instytutowi Pamięci Narodowej na to nie pozwalała. I to cieszy, jeśli tak można powiedzieć, że tak jest, że stworzono nowe możliwości dla pracy Instytutu Pamięci Narodowej we wszystkich oddziałach, na terenie całej Polski. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, że poświęcił pan swój czas cenny. Był z nami dr Maciej Korkuć, historyk, badacz dziejów najnowszych, naczelnik Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, jeden z inicjatorów tego, o czym za chwilę będę dalej z Kajetanem rozmawiał. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. A teraz wracając do przystanku Historia, no jesteś, Kajetan, jednym z inicjatorów całego tego przedsięwzięcia. Instytut tutaj włożył swój wkład tak prawny, jak i finansowy, żeby ten grób zmienić. W ogóle kiedy to zostało tak, znaczy inaczej, kiedy ta formuła estetyczna tego grobu zaczęła tobie zgrzytać, bo jak znam życie, to tam włożyłeś swoją inicjatywę, żeby to się wszystko zmieniało i zmieniło. Wyglądało to w ten sposób, że tak naprawdę od kilkunastu lat środowiska patriotyczne, niepodległościowe, które odwiedzały mogiłę grup rodziny Konecznych na cmentarzu salwatorskim, no, widziały, co się dzieje. To było też związane z tym, że w linii prostej nie ma już potomków Feliksa Konecznego. Wspomniany przez doktora Macieja Korkucia Czesław Koneczny nie miał dzieci, z kolei Stanisław Koneczny, młodszy syn Feliksa, miał dwóch synów, Jacka i Wiesława. Jacek zmarł w 1979 roku w Lublinie, niestety w domu opieki, to było związane z jego chorobą psychiczną. Natomiast w 2003 roku w Sanoku zmarł Wiesław Koneczny i na Wiesławie ta linia Konecznych w linii prostej wygasła. Bronisława, córka Feliksa Konecznego, również zmarła bezpotomnie, więc po prostu tym grobem nie miał się kto opiekować, więc ten obowiązek przejęło mnóstwo osób zaangażowanych w kwestie upamiętnienia Feliksa Konecznego, osób, dla których ta postać nieznana osobiście oczywiście, ale była w jakimś sensie bliska. I tutaj chyba to jest ten moment, w którym trzeba też tym osobom po prostu podziękować, że pamiętały o tym grobie, o tym, że żeby tam przyjść 1 listopada, nie tylko w dzień, w święto Wszystkich Świętych, ale również w rocznicę urodzin Feliksa Konecznego, 10 lutego, czyli w rocznicę śmierci, czy w inne dni roku, żeby zapalić znicz, żeby złożyć kwiaty. A także były też osoby dla mnie anonimowe, choć może po tej rozmowie takie osoby się odezwą, które w jakimś swoim możliwym zakresie troszeczkę remontowały ten nagrobek. On naprawdę pozostawiał bardzo wiele do życzenia. Ja ze swojej strony od kilku lat starałem się również o to miejsce dbać. Udało się czyścić ten grób, udało się jakieś tam wycinać krzaki, które rosły zaraz obok.
I tak naprawdę w tamtym roku coraz więcej osób mówiło, trzeba coś z tym zrobić, trzeba stworzyć nowy nagrobek. Takim impulsem była organizowana w listopadzie ubiegłego roku pierwsza organizowana przez Fundację Kwartalnika Wyklęci konferencja Życie i Myśl Feliksa Konecznego, organizowana w 160. rocznicę urodzin profesora. Spotkaliśmy się wówczas na początku, jeszcze przed rozpoczęciem tej konferencji, na cmentarzu salwatorskim. Był obecny między innymi profesor Paweł Skrzydlewski, rektor Akademii Zamojskiej, który jeden z najwybitniejszych znawców myśli Feliksa Konecznego. Był obecny także wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. I pojawiło się wówczas taka inicjatywa, że trzeba zacząć coś w tej kwestii robić. Były dwa sposoby myślenia. Jeden sposób myślenia był taki, że trzeba samemu się zorganizować, trzeba zrobić zrzutkę, trzeba zorganizować fundusze od osób prywatnych i ten nagrobek nowy postawić. I to byłoby na pewno bardzo cenne, bo pokazywałoby, że również społeczeństwo, że są ludzie, którzy pamiętają o Feliksie Konecznym, ale niosłoby ze sobą problemy prawne. No wiadomo, że jako osoba prywatna no nie mam tytułu prawnego do stawienia nowego nagrobka, prawda? I wtedy pojawił się pomysł, żeby zainteresować tym oddział krakowski Instytutu Pamięci Narodowej. I zarówno wicewojewoda Ryszard Pagacz, jak i ja, no mieliśmy ten honor, żeby często przypominać o tej sprawie, żeby środki zostały przeznaczone w budżecie na 2023 rok. No i kiedy pojawiła się informacja, że środki już są na to zadekretowane, to troszkę odetchnąłem z ulgą, że ten pierwszy etap już został zrealizowany, prawda? Że instytucja publiczna będzie się musiała teraz z tego też w jakiś sposób wywiązać, tak? Z tego zadekretowania budżetowego. Powiem ci, jak na polskie warunki, biorąc pod uwagę, jak działa biurokracja, każda biurokracja, no to jest gigantyczne tempo, że to się tak szybko udało. No tutaj nie chcę przypisywać sobie zasług, to jest też olbrzymia życzliwość ze strony i doktora Macieja Korkucia, i profesora Filipa Musiała, dyrektora krakowskiego IPN-u, bo gdyby nie ta życzliwość, no to spotkalibyśmy się może nie ze ścianą niezrozumienia, tak nie chcę mówić, ale pewnie no byłaby jakaś kolejka, której trzeba byłoby poczekać. No a na szczęście doszło do prac, ten stary nagrobek zniknął. Był ten etap przejściowy, kiedy trwały prace i cieszę się, że 23 września w sobotę o godzinie 10 będziemy się mogli spotkać na cmentarzu salwatorskim, aby uczestniczyć w tej niewielkiej, ale ważnej ceremonii poświęcenia, odsłonięcia nowego nagrobku, a później już w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Kwartalnika Wyklęci. Czy niewielkiej, to się okaże. Mam nadzieję, że frekwencja będzie duża, zwłaszcza, że Feliks Konieczny jest wyrośnięty w Kraków, jeśli tak to mógłbym powiedzieć, nazwać. Daty śmierci, przełomu w zasadzie XIX i XX wieku, no już lata ciężkiej komuny wyznaczają ten okres jego życia, ale data urodzin, data śmierci to jest Kraków. Czy Feliks Konieczny opuszczał Kraków kiedykolwiek? Tak, to były lata 1919-1929, kiedy był profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Ściągnął go tam profesor Marian Zdziechowski. I można powiedzieć, że to była, z jednej strony to było błogosławieństwo, a z drugiej strony przekleństwo do Feliksa Konecznego. Błogosławieństwo w tym sensie, że środowisko akademickie Krakowa pozostawało zdystansowane do Feliksa Konecznego. Ujmę to eufemistycznie. Trudno powiedzieć dlaczego. Pewnie też dlatego, że był sceptyczny wobec krakowskiej szkoły historycznej. Czyli Stańczyków i ich następców. Tak, Stańczyków i ich następców, co nie znaczy, że odrzucał en masse wszystko to, co napisali. I to, co w Krakowie osiągnął, no to było stanowisko w Bibliotece Jagiellońskiej jako bibliotekarz. I to, że Wilno znalazło się w granicach odrodzonej Rzeczpospolitej i to, że profesor Marian Zdziechowski miał wpływ na to, kto tam się znajdzie, a Feliks Konieczny współpracował ze Zdziechowskim w ramach klubu, a później Towarzystwa Słowiańskiego. Zresztą Konieczny był redaktorem naczelnym miesięcznika Świat Słowiański, ukazującego się w latach 1905-1914 w Krakowie, bardzo ważnego, choć zapomnianego z perspektywy współczesnej periodyku. To tam mógł rozwinąć skrzydła. Wprawdzie habilitację obronił, czy jak wówczas się mówiło, docenturę obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim za publikację Dzieje Rosji do 1449 roku.
ale był już później profesorem, pracował w Katedrze Historii Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Wileńskim. I to było błogosławieństwo, ale z drugiej strony tęsknił za Krakowem. Kiedy przejrzymy teczkę osobową na Uniwersytecie Wileńskim, to zobaczymy, że bardzo często starał się o jakiś urlop naukowy, pod każdym pozorem uciekał do swojej rodziny. To chyba przede wszystkim właśnie chodziło o kwestie rodzinne. W 1929 roku ostatecznie przeszedł na emeryturę. Sam uważał, że został w ten sposób skrzywdzony przez obóz sanacyjny, ponieważ był krytykiem, jak to określał, Piłsudczyzny. Przypisywał Józefowi Piłsudskiemu cechy cywilizacji turańskiej. Natomiast jeśli byśmy chcieli obiektywnie spojrzeć na te kwestie, to tam raczej też grały właśnie inna rola była też i środowiska Wileńskiego, i tego, że właśnie dosyć często brał te urlopy naukowe, i tego, choć jestem zafascynowany postacią Feliksa Konecznego, to trzeba uczciwie i krytycznie... Zaraz się będziesz z tego tłumaczył. Uczciwie i krytycznie powiedzieć. On nie miał zbyt wielu studentów na Uniwersytecie Wileńskim. Raczej nie przychodzono na jego wykłady, które były, przynajmniej część była z nich fakultatywna. Ciekawe wspomnienia o tym pozostawił Paweł Jasienica w swoich pamiętnikach, że Koneczny, już wówczas starszy pan, przychodził na salę wykładową, od momentu otwarcia drzwi już rozpoczynał wykład, miał zapisane karteczki, które w jakichś dziwnych figurach geometrycznych umożliwiały mu prowadzenie wykładu. Więc nie miał zbyt wielu wybitnych uczniów, i stąd w 1929 roku ministerstwo podjęło decyzję, żeby nie przedłużyć już zgody na, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, to, żeby wykładał na Uniwersytecie Wileńskim, a to, że był krytykiem obozu sanacyjnego, zapewne mu nie pomogło. I w 1929 roku powrócił do Krakowa i przez kolejne 20 lat do śmierci tam mieszkał. Zaraz wrócimy do postaci Feliksa Konecznego. Tu zresztą Państwo widzą tomy, które staraniem Kajetana, dzięki jego drobiazgowej pracy redakcyjnej, poszukiwania tekstów rozproszonych, bardzo różnych, bo to jest bardzo, to są też recenzje, krytyki teatralne, w ogóle to dużo bardziej wykracza ponad to, co znamy, czy wiemy o Feliksie Konecznym. I zaraz do tego też przejdziemy, ale jeszcze bym chciał wrócić do wszystkich uroczystości, które będą 23 września, także do konferencji. Przypomnij, czego dotyczyła poprzednia konferencja, kto jeszcze był poza osobami, które wymieniłeś, i kto będzie w najbliższą, to znaczy 23 września, w najbliższą sobotę w Krakowie na konferencji. Kogo zaprosiłeś? I w jednym, i w drugim przypadku tytuł konferencji to Życie i myśl Feliksa Konecznego. No, sam temat jest oczywiście bardzo szeroki, ale też chcąc zainteresować maksymalnie wielu odbiorców, staramy się, żeby nie precyzować w jakimś takim wyjątkowym stopniu tej tematyki, tej konferencji, czyli nie jakiś wybrany wyłącznie jeden aspekt twórczości Konecznego. W tamtym roku wśród prelegentów był między innymi profesor Jan Żaryn czy profesor Jacek Bartyzel. Natomiast w tym roku konferencja odbędzie się, jak wspomniałeś, 23 września. Rozpocznie się o godzinie 11:15. W tamtym roku miała ona miejsce w siedzibie Fundacji Kwartalnika Wyklęci, zresztą przy ulicy Feliksa Konecznego w Krakowie. Natomiast ten lokal mieści około 70 uczestników i trzeba powiedzieć wprost, że w tamtym roku po prostu już zabrakło miejsca dla chętnych. Więc w tym roku lokalizacja jest inna. Spotykamy się przy ulicy Lubicz, nieopodal Dworca Głównego, w sali konferencyjnej restauracji Browar Lubicz przy ulicy Lubicz 17J. I tam ta konferencja się odbędzie o godzinie 11:15, czyli tuż po odsłonięciu nagrobka przejeżdżamy na ulicę Lubicz. I tam między innymi będą wykłady Marka Jurka, marszałka Sejmu w latach 2005-2007, również profesor Kazimierz Gajda, teatrolog, poruszy kwestię recenzji sztuk teatralnych. Bardzo mało znany aspekt twórczości Konecznego. Był on autorem 70 recenzji sztuk wystawianych na deskach krakowskiego teatru. Tu przepraszam, wchodzę w słowo, ja tego nie wiedziałem, dowiedziałem się dzięki Kajetanowi i dziełom zebranym.
proszę Państwa. To bardzo miło i tym bardziej, że co ciekawe, w czasach PRL-u w sposób oczywisty, z przyczyn oczywistych o Feliksie Konecznym nie pisało się nic, a jeśli już to negatywnie, jako o reakcyjnym, zapatrzonym w Rzym historyku. Natomiast można znaleźć notki w publikacjach dotyczących historii teatru, gdzie on jest wspominany pozytywnie, że to właśnie dzięki Konecznemu jesteśmy w stanie sporo zrekonstruować niejako tych sztuk teatralnych, ponieważ on przychodził na często 2 albo 3 przedstawienia, miał ze sobą notesik, to był po prostu Konecznemu. On wszystko bardzo dokładnie zapisywał i czasem, przyznam szczerze, aż do znudzenia po prostu relacjonował, kto w jaki sposób grał. Bardzo życzliwie podchodził do gry aktorskiej, ale oczywiście też uczciwie i jeśli było coś nie tak, to potrafił to wytknąć, a jeśli było w porządku, to też potrafił pochwalić. To nie była to krytyka dla samej krytyki. Będzie również profesor Paweł Skrzydlewski, doktor Paweł Milcarek, profesor Tomasz Balbus, redaktor Wojciech Reszczyński, Radosław Brzuska i również ja będę miał okazję ostatni z referatów przedstawić, więc będą i tematy związane z życiem Feliksa Konecznego. Profesor Balbus opowie o historii korporacji akademickiej, którą założył na Uniwersytecie Wileńskim, ale będą też przede wszystkim właśnie tematy związane z historiozofią Feliksa Konecznego, również z jego autorską koncepcją cywilizacji, a ja z kolei będę miał okazję opowiedzieć o tym, jak Feliks Konieczny już pod koniec życia w latach 1946-1948 publikował na łamach najbardziej antykomunistycznego pisma spośród tych, które się ukazywały w oficjalnym obiegu po wojnie, czyli na łamach Tygodnika Warszawskiego. Z kolei po konferencji o godzinie 17 zostanie odprawiona msza święta za duszę świętej pamięci Feliksa Konecznego i zmarłych z rodziny Konecznych w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kopernika 19. Msza będzie sprawowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli jak mówimy potocznie, będzie to msza święta trydencka. Absolutnie reakcyjna impreza. Oczywiście żartuję. Proszę Państwa, wszyscy ci Państwo, którzy mieszkacie w Krakowie, pod Krakowem, ale nie tylko, zapraszamy do Krakowa. Cmentarz na Salwatorze o godzinie 10 i potem kolejne punkty. Które... Zaznaczmy, że wstęp jest wolny, bo często są pytania wstęp właśnie, wolny, czy to jakoś jest biletowane. Korzystać. Absolutnie nie. A jesień jest piękna tego roku, zresztą jak co roku. To jest ciekawe, bo... Ostatni w ogóle taki mój pobyt w Krakowie, zresztą taki bym powiedział romantyczny spacer po Salwatorze, był związany też ze spacerem po cmentarzu salwatorskim i przeoczyłem w ogóle ten grób, wstyd przyznać, tam profesora Szczeklika znalazłem, wiele innych grobów, a ten grób kompletnie przeoczyłem. Czy cmentarz salwatorski jest jednym z najstarszych krakowskich cmentarzy? Ja jestem tutaj akurat noga. Znaczy ja bardzo lubię Salwator. Tak w ogóle gdybym miał kupę pieniędzy, parę milionów złotych, to bym kupił sobie jakieś mieszkanie na Salwatorze, starą willę i bym tam mieszkał, bo tam jest nieprawdopodobny klimat. Zresztą gdybyś miał te parę milionów złotych, to warto byłoby zainteresować się budynkiem przy ulicy Świętej Bronisławy 18, już ponieważ to był właśnie dom Feliksa Konecznego. Znane zdjęcie, które w roku 1936 przyjechał do Krakowa jeden ze znanych historiozofów i Anton Hilkman i właśnie zrobił zdjęcie Feliksowi Konecznemu, jak siedzi w takim fotelu wiklinowym, jest troszeczkę tak bokiem to zdjęcie zrobione i tam widać takie schody, no to te schody do dzisiaj są. To jest oczywiście prywatna własność, ale zachował się właśnie ten dom, w którym mieszkał Feliks Koneczny. Nieopodal jest jeden z najstarszych kościołów krakowskich, czyli kościół Najświętszego Salwatora, gdzie... Przepiękny, byłem raz tam na mszy. Tak, przepiękny kościół z elementami oczywiście romańskimi, pochodzący z czasów romańskich, którego proboszczem był dobry znajomy, może nawet przyjaciel Feliksa Konecznego, ksiądz Ferdynand Machaj, zresztą cała rodzina Machajów, niezwykle zasłużona dla walki o polską Orawę. Więc ten cmentarz salwatorski jest oczywiście jednym z najstarszych cmentarzy krakowskich i troszkę w cieniu cmentarza rakowickiego.
ale i można tam wyróżnić właśnie grób Machajów, grób Konecznych, ale też tam spoczywa biskup Albin Małysiak, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, biskup pomocniczy krakowski z lat 70., zmarł w 2012 roku, właśnie w latach 90., jeśli pamięć mnie nie myli, uhonorowany jako Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ponieważ w czasie wojny ukrywał rodzinę żydowską i człowiek o bardzo patriotycznych przekonaniach. Pamiętam, jak w 2006 roku odsłaniał pomnik Józefa Kurasia Ognia w Zakopanem, co często wiązało się z różnymi na Podhalu dyskusjami. Biskup Małysiak wiedział, że tam powinien być i miałem ten zaszczyt, że znałem świętej pamięci biskupa Małysiaka. To był człowiek, dla którego Polska była bardzo ważna, po Bogu najważniejsza. I ten cmentarz no, tchnie polskością. Zapomniany, ale bardzo ważny i cieszę się, że udało się doprowadzić do tego, że właśnie ten nagrobek Feliksa Konecznego będzie w formie nie takiej zunitaryzowanej, takiej powiedzmy jak wiele innych pięknych zresztą nagrobków tworzonych przez IPN, ale będzie właśnie swoim kształtem nawiązywał do tego zdjęcia przedwojennego. W 1935 roku zmarła żona Feliksa Konecznego, której zresztą dedykował jedną z najbardziej znanych popularyzatorskich książek swoich, Tadeusz Kościuszko, Życie, Czyny, Duch. A później kolejne osoby tam właśnie dołączały do tego grobu. No, historia rodziny Konecznych dr Maciej Korkuć pokrótce przedstawił w czasach wojny, bezpośrednio po wojnie. Dodajmy, że w 1948 roku, tuż przed Feliksem Konecznym, zmarła wdowa po Stanisławie na zawał serca w wieku 50 kilku lat. Musiał zająć się tymi dwoma wnukami. Naprawdę bardzo trudna sytuacja materialna. Część domu właśnie przy Bronisławy 18 zabrano Konecznemu. No, zajął się utrzymaniem też tych dwóch wnuków, którzy pozostali. Więc postać, ten okres wojenny i powojenny to absolutnie heroiczny czas w życiu Feliksa Konecznego. No dobrze. Teraz mnie taka rzecz fascynuje. Ja jestem już człowiekiem wiekowo zaawansowanym, wychowywałem się, można powiedzieć, wpłynęła na mnie tak PRL, jak i trzecia RP, tak na pograniczu epok, tak nie wiadomo, jak to w ogóle to życie skonsumować, jak się do tego odnieść, bo ani już z PRL-u nie jestem, ani z trzeciej RP, bo już byłem też zaawansowany wiekowo, jak się ta trzecia RP rodziła, ale dzięki temu pamiętam popularność Feliksa Konecznego, jako że częściowo moja ciocia była związana z ruchem podziemnym, wydawniczym i dużo rzeczy było u niej przechowywanych, to i trafiałem na Feliksa Konecznego, bo był wydawany w tymże podziemiu. No ale fascynuje mnie, jak to się stało, że ty, młody człowiek, w ogóle poświęca kawałek swojego życia, wolny czas, żeby upamiętniać Feliksa Konecznego. Wytłumacz się z tego, poproszę. Wytłumaczenie może być jedno. No jedną z pierwszych książek, jakie samodzielnie przeczytałem, to były Dzieje Polski Feliksa Konecznego i Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Fantastyczna książka. Fantastyczna. Zresztą tutaj jest pośrodku. Tak, tu jest właśnie jako osobna publikacja wznowiona, bo oczywiście też trzeba zaznaczyć, że w dziełach zebranych również to wydanie się znalazło i też chciałbym tutaj tylko dodać, że to są tomy 8 i 9. Ukazało się dotychczas 9 tomów, a w momencie, w którym rozmawiamy, ukazuje się także tom 10, gdzie udało się też odnaleźć teksty, które absolutnie w żadnej bibliografii się nie pojawiały. Między innymi piękny tekst, krótki, ale piękny tekst, który napisał Feliks Koneczny z okazji 2 lipca 1927 roku, z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Bardzo ładny tekst Feliksa Konecznego, taki mocno konfesyjny, religijny. A wbrew temu, co by się niektórym wydawało, takich tekstów akurat po Feliksie Konecznym aż tak dużo nie pozostało. I ta postać Feliksa Konecznego była mi po prostu znana z tych prac popularyzatorskich. Mam u siebie do teraz egzemplarze, które w dzieciństwie, we wczesnej młodości miałem, czy Dzieje Śląska, czy Dzieje Rosji. Pamiętajmy, że Feliks Koneczny był autorem pierwszej w historii polskiej historiografii syntezy dziejów Rosji. Dzieje Rosji od czasów najdawniejszych do najnowszych. Oczywiście najnowszych z tamtej perspektywy, rzecz jasna, 1922 roku.
I ta myśl o tym, aby zająć się nieco bardziej tematem Feliksa Konecznego, zrodziła się wtedy, kiedy szukając prac w Bibliotece Narodowej i w serwisie internetowym Polona, natrafiłem na sporo broszur Konecznego, których absolutnie nie znałem wcześniej. To był tekst Czeskie a polskie prawa historyczne do Cieszyńskiego, to był tekst o pajdokracji, teoria Grunwaldu. I stwierdziłem, że warto byłoby, aby one ukazały się w formie książkowej, bo oczywiście te najważniejsze prace Konecznego o wielości cywilizacji, święci w dziejach narodu polskiego, polski logos a etos. Wielokrotnie wznawiane. Tak, one były wielokrotnie wznawiane. Tak jak wspomniałeś, w drugim obiegu Unia Nowoczesnego Humanizmu wydawała część prac Konecznego. One ukazywały się też na emigracji w Londynie, szczególnie te, które nie były jeszcze wydane do 1949 roku, do śmierci Konecznego w kraju. Nie były wydawane i ukazały się na emigracji. I po prostu chciałem, żeby przypomnieć je, żeby ukazały się w formie jako takie osobne broszury. A co cię ujęło w tej optyce Feliksa Konecznego, w tym jego spojrzeniu na historię Polski, nie tylko Polski, Europy, historię etosu, historię też wpływu religii na historię, w historii cywilizacji? I właśnie to, że zobaczyłem tak wiele tych tematów, tych broszur, które nie ukazały się dotychczas, pokazały mi to, jakim Feliks Koneczny był naprawdę. Bo no to, z czego znałem Feliksa Konecznego, to były dwa aspekty. Jeden aspekt to była praca popularyzatorska. To, co wspomniałem właśnie, dzieje Polski za Piastów, za Jagiellonów i szereg jeszcze innych prac. Druga kwestia, również znana, czyli kwestie cywilizacyjne. Tak? Teoria cywilizacji, począwszy od polskiej logos a etos, po ukazujące się na emigracji prawa dziejowe, czy cywilizacja bizantyńska, czy cywilizacja żydowska. Natomiast te wszystkie broszury, te wszystkie artykuły pokazały mi, że to był oklepane sformułowanie, ale to był naprawdę człowiek renesansu, w takim najlepszym tego słowa znaczeniu. Znaczy człowiek, który wykraczał znacznie poza to, co funkcjonuje w powszechnym odbiorze. W tamtym roku podczas konferencji organizowanej przez Fundację Kwartalnika Wyklęci profesor Żaren miał taki referat biograficzny, który zatytułował Feliks Koneczny, uczony, który przerósł swoją epokę. Chodziło mu przede wszystkim o kwestie cywilizacyjne, ale w moim przekonaniu pięknie z tym właśnie współgrało recenzje sztuk teatralnych, zainteresowanie tematem słowiańszczyzny, czyli jedności tych narodów słowiańskich Europy Środkowo-Wschodniej w pewnej kontrze do, jak to pisał Koneczny, pangermanizmu i polityki rosyjskiej czynownictwa i knuta. W tym starciu między tymi dwoma potęgami narody Europy Środkowo-Wschodniej mogły się właśnie sprzymierzać na gruncie tego słowianofilstwa, słowianoznawstwa, ale postawionego przeciwko panslawizmowi czy neosławizmowi. Tutaj Koneczny jednoznacznie dyskutował z tymi ideami propagowanymi przez imperializm rosyjski. Ale to, co najbardziej mnie ujęło u Feliksa Konecznego, to jest to, co w roku 1970 Jerzy Braun napisał na łamach Wiadomości Londyńskich w takim tekście wspomnieniowym o Konecznym, bo pamiętajmy, że organizacja konspiracyjna Unia, której Jerzy Braun przewodził w czasach II wojny światowej, inspirowała się myślą Feliksa Konecznego. Zresztą pięknie to zostało też wyeksponowane w pracy doktora Marka Heinderka, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Instytut wydał monografię, tak. Tak, właśnie, że tam też wielokrotnie nazwisko Feliksa Konecznego się pojawia, ale Koneczny był nie tylko inspiracją ideową, ale miał także kontakty z tym środowiskiem. W 1943 roku na łamach konspiracyjnego pisma Unii Naród w maju 1943 roku opublikował artykuł. Oczywiście nie jest on podpisany Feliks Koneczny, ale taka notka odredakcyjna mówiąca o tym, że publikujemy fragment książki Państwo w cywilizacji łacińskiej znanego historyka polskiego. Swoją drogą było to na granicy albo było nawet wbrew zasadom konspiracji, bo to było jednak... No,
człowiek żył, prawda? Więc łatwo mogły służby niemieckie zidentyfikować, o kogo chodzi. No ale dzięki temu przynajmniej wiemy, że to on był autorem tego artykułu. Kto wie, może dalsze badania pozwolą na zidentyfikowanie również innych artykułów właśnie w narodzie. I Jerzy Braun w tym artykule z 70 roku określił Konecznego mianem vir catholicissimus, czyli mąż najbardziej katolicki, tak? Stopień najwyższy, prawda, w języku łacińskim, czyli jakby najmożliwiej katolicki mąż. I to jest prawda, ponieważ Konieczny w 1929 roku opublikował 40 tez zasadniczych, gdzie w takich 40 zdaniach zawarł taką kwintesencję swej myśli. I pierwsze zdanie, pierwsza teza brzmi: Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie. Druga: religia jest najbardziej publiczną ze spraw publicznych. I Konieczny nie był autorem takim, powiedzielibyśmy, stricte konfesyjnym. Co ciekawe, akurat cywilizacji łacińskiej nie uznał jako cywilizację sakralną. Cywilizację łacińską charakteryzowało to, że był ten zdrowy, jest zdrowy, o ile możemy mówić o cywilizacji łacińskiej, że jeszcze jest, zdrowy rozdział kościoła od państwa. Współpraca oczywiście, prawda, ale autonomia, przede wszystkim tutaj autonomia kościoła jako coś, co kościół na przestrzeni wieków sobie wywalczył, w przeciwieństwie do cywilizacji bizantyjskiej, gdzie to właśnie czyja władza tego religia, zarówno obecnej w Cesarstwie Wschodniorzymskim, jak i w tej myśli obecnej w Niemczech, bo tam właśnie też Konieczny widział znaczną recepcję tej myśli bizantyńskiej, cywilizacji bizantyńskiej. Więc to mnie właśnie w Konieczny najbardziej ujęło, że to był człowiek, dla którego kwestie związane z przyszłością Polski jednoznacznie wiązał z zasadami moralnymi wynikającymi z wiary chrześcijańskiej. Konieczny nawet użył takiego sformułowania w wielu swoich tekstach, ale między innymi w książce Święci w dziejach narodu polskiego, w podsumowaniu. Pamiętajmy, to jest rok 1937, co się dzieje w Europie, prawda? Pośród tych różnych totalitaryzmów Konieczny napisał wprost: my chcemy jednego totalizmu, totalizmu etyki chrześcijańskiej. A podstawą etyki chrześcijańskiej jest miłość Boga i bliźniego. No dobrze, to tutaj się zgadzam, że żyjemy w bardzo problematycznych czasach, jak zawahałeś się, czy można nazwać, znaczy twierdząc, czy można jeszcze stwierdzić, raczej tak to powinno zabrzmieć, że cywilizacja łacińska istnieje, też mam co do tego obawy. Ale no, żyjemy w świecie, na przykład dla mojej mamy tuż przed śmiercią było szokujące to, co widziała na ulicach warszawskich, w ogóle dużych miast, bo to nie tylko odbywało się w Warszawie, czyli marsz w obronie, gdzie artykułowano aborcję jako podstawowe prawo kobiety. Na mojej mamy to było w ogóle nie do przyjęcia, to było już zbyt szokujące. I no właśnie, żyjemy w takiej epoce, gdzie w ten sposób się artykułuje swoje, że czasami można odnieść wrażenie, że no, dla wielu kobiet to nie jest najbardziej ważne, żeby to dziecko urodzić, żeby stworzyć dobrą, szczęśliwą rodzinę, tylko tam całe to wyzwolenie seksualne i tak dalej, i tak dalej. Widzimy to także w wielu innych obszarach. No to jak widział Konieczny z kolei ową organizację państwa, wspólnoty przede wszystkim wokół katolicyzmu? Czym to miało być? Bo ja już widzę tych, którzy krzyczą o Talibanie i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam takie zresztą artykuły i wywiady. Wywiad, to był wywiad z Leszkiem Kołakowskim na początku lat 90. w Gazecie Wyborczej, gdzie on mówił, że no, Polsce grozi teraz Taliban, jak tam ci katole dojdą do władzy. Tutaj przede wszystkim trzeba zauważyć, że Feliks Konieczny nie był odosobniony w takim myśleniu. W projekcie Konstytucji Rzeczpospolitej z lat 30., na początku lat 30., Władysław Jaworski, konstytucjonalista, prawnik, konserwatysta, jako jeden z przepisów Konstytucji, ostatecznie on się oczywiście nie znalazł w Konstytucji Kwietniowej,
ale przewidywał tam, troszeczkę teraz parafrazuję, bo nie pamiętam dosłownie, dokładnie co do słowa, jak ten przepis brzmiał, ale że państwo funkcjonuje na zasadach moralności chrystusowej i to jest podstawową normą prawną. Koneczny wyróżnił kilka aspektów cywilizacji łacińskiej, opisał również państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Ta publikacja ukazała się już na emigracji na podstawie właśnie maszynopisu Konecznego. I tutaj to, co wspomniałeś właśnie a propos tych zmian kulturowych dotyczących również kwestii obyczajowej, przywołuje na myśl jeden z zasadniczych czynników, pewnych aspektów, w których Koneczny wyróżniał, że dana społeczność, a przede wszystkim naród, bo zdaniem Konecznego naród funkcjonuje w cywilizacji łacińskiej, samo pojęcie narodu, ludy, właśnie w cywilizacji turańskiej są ludy, nie są w stanie stworzyć narodu. Też, żeby było jasne, Koneczny nie był wyznawcą determinizmu na zasadzie, że jeśli dany lud funkcjonuje w cywilizacji turańskiej, to nie znaczy, że nie może wejść do grona narodów w cywilizacji łacińskiej. No, sam dostrzegał, że w X wieku to stało się właśnie z narodem polskim. Natomiast jednym z tych najważniejszych czynników wyróżniających cywilizację łacińską jest monogamiczność małżeństwa. Z całym oczywiście bagażem, który z tym idzie, prawda? To nie chodzi wyłącznie o proste zaprzeczenie, przeciwstawienie monogamii, poligamii, ale pewnej konsekwencji społecznej, kulturowej. Czyli dla Feliksa Konecznego już nawet nie wspomnę, że nie do pomyślenia byłyby związki osób tej samej płci sankcjonowane prawnie, ale jakby cała kwestia związana z małżeństwem, z ustrojem małżeństwa prawnym miała pozostać w sferze religijnej, a państwo miało tylko tę sferę widzieć. To, co stało się częściowo w dwudziestoleciu międzywojennym, a już na szeroką skalę w wyniku reform wprowadzonych przez komunistów w roku 1946, czyli nowe prawo małżeńskie, przeciwko czemu zresztą protestował episkopat polski, no to było jawne pogwałcenie zasad właśnie cywilizacji łacińskiej, czyli kiedy państwo wchodzi z buciorami w przestrzeń, która powinna być zarezerwowana dla sfery wyznaniowej. To funkcjonowało na części terenów Polski, gdzie istniało jeszcze prawodawstwo państw zaborczych, prawda? Że na przykład była sfera prawa małżeńskiego pozostawała sferą właśnie kościołów i związków wyznaniowych. Stąd właśnie były czasem te zmiany wyznania, prawda? Żeby można było ponownie się ożenić. To oczywiście generowało też patologię, ale Koneczny nie był zwolennikiem nadmiernej ingerencji państwa we wszystkie możliwe sfery. Był zwolennikiem decentralizacji, choć to nie było tak, on nie miał podejścia doktrynerskiego, on bardzo często przed tym przestrzegał. I on na przykład w ogóle postulował, że na przykład prowincja poznańska powinna mieć bardzo daleko posuniętą samorządność, ale już na przykład województwo poleskie niekoniecznie, ponieważ widział, że Wielkopolska jest bardziej dojrzała pod względem społecznym, że jest sama w stanie sprostać wielu wyzwaniom, które stoją przed mieszkańcami tamtej ziemi. Tak też twierdził Roman Dmowski. I często ta myśl podążała w podobnym kierunku, choć wystrzegałbym się przed patrzeniem na Feliksa Konecznego jako na wyłącznie nacjonalistycznego pisarza czy myśliciela. Gdybym spróbował scharakteryzować poglądy Konecznego, to umiejscawiałbym go między nurtem chrześcijańskiej demokracji a ideami narodowymi, ze świadomością, że w latach 30. te poglądy ewoluowały bardziej też w stronę konserwatyzmu, bo do pewnego momentu Feliks Koneczny deklarował się jako republikanin, zwolennik parlamentaryzmu. Zresztą w latach 20. pisał bardzo ciekawe również z naszej perspektywy współczesnej teksty dotyczące administracji publicznej i również właśnie parlamentaryzmu, też zapomniany aspekt pisarstwa Konecznego. Najbardziej znany z tej książki Dzieje administracji polskiej w Polsce w Zarysie, ale miał też ciekawych kilka innych tekstów, właśnie Warunki parlamentaryzmu, Clio o biurokracji.
I w latach 30. ewoluował w stronę poglądów, będąc zwolennikiem monarchii, ustroju monarchicznego. Więc to też jest bardzo ciekawe i to widać właśnie w dziełach zebranych, jak ta myśl koniecznego ewoluuje. Przyjęliśmy, co czasem bywa stawiane jako zarzut, że dzieła zebrane ukazują się nie w porządku problemowym, ale w porządku chronologicznym. I to jest właśnie celowy zabieg, po to, że najbardziej mi zależało na tym, żeby w dziełach zebranych pokazać koniecznego takim, jakim był. Dlatego też publikujemy dzieła zebrane, a nie dzieła wybrane. Żeby nikt nie mógł powiedzieć, że przemilczeliśmy jakieś teksty, że czegoś nie chcieliśmy opublikować, łącznie z tym, że jeśli Koneczny przetłumaczył książkę Szujskiego i napisał króciutką przedmowę tłumacza, to również znajduje się w dziełach zebranych. Wydaje mi się, że tych wszystkich tomów dzieł, a każdy z nich ma około 850 stron, będzie na tę chwilę, szacunki ostrożne mówią, że to będzie gdzieś 16-17 tomów. To robi wrażenie, zważywszy również na to, że Koneczny pisał w latach 1887, kiedy pochodzą z tego czasu pierwsze jego prace, aż do śmierci, a znaczna część jego prac ukazała się już na emigracji. No to jeszcze ostatnia kwestia. Na czym polega fakt, że on jest tak niechciany, nieomawiany w III RP? Moi starsi koledzy tak o dekadę z kawałkiem, właśnie z okresu jeszcze tego PRL-owskiego dosyć mocno zaczytowali się Konecznym. To byli też dziennikarze, publicyści, wydawcy, producenci obecnie. Osoby też, które no, mają liczne możliwości, żeby do tego wracać, czym nasiąkli. I niechętnie o tym publicznie mówią, nawet fakt, że czytali książki Konecznego i że mnie zachęcali. Bo mam takie dwa przykłady, dwóch znajomych, którzy do dzisiaj pewien mają rodzaj taki zachwytu, nawet bym powiedział, nad dziełami Konecznego, ale publicznie się do tego nie przyznają zupełnie. Można wyróżnić kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Tu wspomnę ci tylko, że to zafascynowanie Konecznym, ono jeszcze troszkę trwa i to w różnych środowiskach. No nie mogę i nawet nie chciałbym zdradzać nazwisk, ale mogę tylko powiedzieć, że dziełami zebranymi Konecznego interesują się, co jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, biskupi i księża, duchowieństwo, ale też politycy różnych opcji politycznych, co pokazuje, że ten Koneczny pociąga. I żeby było jasne, najbardziej smuci nie to, że Konecznego uważa się, że w jakimś aspekcie, że się mylił. Najbardziej boli to i smuci to, że o Konecznym się nie mówi, że Konecznego się ignoruje. Zamilcza. Tak, bo to, że Koneczny z czymś nie miał racji, że w niektórych publikacjach poszedł za daleko, z tym no, nikt rozsądny nie ma problemu. Sam Koneczny nie miałby problemu, ponieważ on to wielokrotnie podkreślał. Pisał, parafrazuję, ale pisał mniej więcej tak. Ja mam ograniczone możliwości badawcze. Był tak naprawdę sam. On nie miał zespołu ludzi, którzy badali różne cywilizacje, którzy no, oczywiście w realiach tamtych to było jeszcze o tyle trudniejsze bez takich możliwości łączności jak obecnie. I pisał, że mam nadzieję, że przyjdą po mnie tacy, którzy będą tę myśl rozwijać. To, co będzie, okaże się prawdziwe, podkreślą, zaznaczą, ale to, co okaże się fałszywe, to uznają jako po prostu, że się myliłem. Więc on pomimo tego, że oczywiście ewoluował troszeczkę w tych swoich przekonaniach, to jednak zachował taką uczciwość badawczą. To, z jakiego powodu nie lubi się Konecznego, wynika moim zdaniem również z tego, że Koneczny na historię patrzył przez pryzmat nie tylko takiej czystej faktografii. Dla niego historia to nie było tylko zestawienie różnych faktów i przedstawienie ich w publikacji, ale poszukiwanie jakiegoś ogólnego tła, jakiegoś kontekstu, a także poszukiwania pewnych praw dziejowych, jakiejś przemiany cywilizacyjnej. A to się nie podoba
wydaje mi się, niektórym historykom, którzy podchodzą do nauki historii li tylko jako do ustalenia faktografii. Koneczny starał się temu nadać jakiś głębszy sens. Może się mylił. Nikt nie twierdzi, że Koneczny był nieomylny i dzieła zebrane Konecznego to nie jest oczywiście Pismo Święte. Natomiast moim zdaniem brakuje czasem takiego uczciwego zastanowienia się również współcześnie nad historią naszego kraju, nie tylko jako poszukiwanie pewnych faktów, opracowywanie ich i publikowanie, co jest oczywiście bardzo cenne i Koneczny miał na tym polu olbrzymie zasługi. Kwestia historii zakonu krzyżackiego czy stosunków litewsko-moskiewskich to były właśnie zasługi Konecznego, których nie można po prostu przekreślić. Natomiast poszukiwanie jakiegoś głębszego sensu i pokazanie dziejów Polski jako pewnego procesu. Robi to troszeczkę profesor Andrzej Nowak teraz, kiedy publikuje historię Polski wielotomową i tam próbuje pokazać, że ten gen wolności to jest to, co charakteryzuje Polaków. I Koneczny też odważył się właśnie takie syntezy tworzyć, których poszukiwał nie tylko, przedstawiał nie tylko faktografię, ale jakąś warstwę historiozoficzną. Chciał temu nadać. No i oczywiście są jeszcze dwie kwestie, to będzie absolutny truizm z mojej strony, ale które odstraszają od Konecznego, no to jest przede wszystkim to, że właśnie był bliski tym ideom narodowym, przedwojennym i jego przywiązanie do wiary katolickiej. To jest to, co po prostu niektóre środowiska, a niestety także niektórych badaczy odstrasza od Konecznego. Dzieła zebrane służą właśnie temu, żeby pokazać, jakim Felix Koneczny był i niezwykle mnie cieszy, że z informacji, które posiadam, powstają obecnie dwa doktoraty na temat myśli Feliksa Konecznego, które czerpią właśnie z dzieł zebranych, które Fundacja Kwartalnika Wyklęci wydaje. To na podsumowanie jeszcze raz przypomnijmy kalendarium wydarzeń 23 września. 23 września to jest sobota, o godzinie 10 spotykamy się na cmentarzu salwatorskim i organizatorem tej części wydarzenia jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, gdzie będzie odsłonięcie nagrobka rodziny Konecznych. 11:15 rozpoczęcie konferencji w sali konferencyjnej restauracji Browar Lubicz przy ulicy Lubicz 17J w Krakowie, nieopodal Dworca Głównego. To też informacja dla tych, którzy będą do Krakowa przyjeżdżać, że nie trzeba jakoś bardzo daleko się przemieszczać. A o godzinie 17 msza święta w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kopernika 19. Wstęp wolny. W imieniu Fundacji Kwartalnika Wyklęci serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Kajetan Rański, opiekun dzieł zebranych Feliksa Konecznego, a także organizator już drugiej konferencji poświęconej życiu i twórczości Feliksa Konecznego jako szef Fundacji Kwartalnika Wyklęci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I był z nami wcześniej dr Korkuć oczywiście z Krakowa.